Profesor Kleks ostatnio stwierdził, że zrobi mi małego psikusa i zamiast pastylek na porost włosów, dał mi te na kolor włosów. Więc ja stwierdziłam, że też mu zrobię kawał. I dzisiaj zdradzę jego tajny przepis na jadalne piegi. W mniejszych miseczkach mam przygotowany jogurt, który zaraz będziemy barwić. Jeśli do jogurtu dodacie owocki, uzyskacie różne fajne kolory. Na przykład, jeśli dacie kiwi, będziecie mieć zielony jogurt. Jeśli dodacie truskawkę, będziecie mieć czerwony. A jak użyjecie kakao, wyjdzie wam brązowy. Ale ja pamiętam, że pan Kleks w swoich sekretach trzyma magiczne, kolorowe farbki. I dzisiaj je pożyczę. Udało się. Jeśli macie barwniki spożywcze w domu, też możecie ich użyć. Pamiętajcie, że barwniki są bardzo mocne, więc potrzebujemy tylko odrobinkę. Ja do tego użyję patyczków drewnianych, na które będę na sam koniuszek nakładać barwnik. Zafarbuję sobie teraz mój jogurt na różne fajne kolorki. Ostatni kolorek już jest gotowy, ale słuchajcie, zapomniałam wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie, jeśli używacie barwników spożywczych, pamiętajcie, żeby założyć rękawiczki. Ja niestety zapomniałam i teraz mam tęczowe ręce. Na pewno profesor Kleks będzie wiedział, że to ja pożyczyłam jego farbki. A więc teraz zrobimy sobie rękaw, przez który będziemy wyciskać nasze piegi. Do tego potrzebuję papieru do pieczenia. Jeśli macie w domu strzykawkę, też możecie jej użyć. A jeśli wasza mama posiada rękaw cukierniczy, tym bardziej. Ja dzisiaj pokażę, jak łatwo i prosto zrobić taki rękaw samemu. A więc, bierzemy sobie prostokąt z naszego papieru i składamy go na pół. Teraz składamy go jeszcze raz na pół. Otwieramy. Dolny róg zaginamy do środka. Teraz tą część składamy na pół. I ostatni rożek również zaginamy. Możecie sobie podkleić nasz papier, żeby się nie rozburzał. I jeśli otworzymy, ukaże nam się gotowy rękaw cukierniczy. Ja sobie teraz przygotuję tackę, która też jest wyłożona papierem, na którą będę wyciskać nasze kolorowe piegi. Przełożę sobie do rękawa pierwszy kolorek. I teraz utnę nożyczkami malutką dziurkę na samym dole. I zacznę wyciskać nasze kolorowe piegi.
staramy się formować malutkie jogurtowe kuleczki. O. I staramy się tworzyć malutkie, kolorowe, jogurtowe kleksy. Kiedy wypełnimy naszymi kolorowymi piegami całą tackę, wsadzamy na 2 godzinki do zamrażarki. Moje kolorowe piegi są już gotowe. Przesypię sobie je teraz do miseczki. Zobaczcie, jaka super kolorowa tęcza nam powstała. Pamiętajcie, żeby pochwalić się waszymi kolorowymi piegami na naszym Facebooku. No i pozostało mi życzyć wam smacznego!